Krzyki Chrystusowej, bracia i siostry, przeczytamy. Z Dziejów Apostolskich, Księga Dzieje Apostolskie, drugi rozdział od 37 wersetu, kontynuując naszą lekcję Tajemnice Królestwa Niebios. Drugi rozdział, 37 werset z Księgi Dzieje Apostolskie. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do waszych, do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością z całego ludu, Pan zaś codziennie przymnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Amin. Amen. Kontynuujemy więc tajemnicę Królestwa Niebios. W poprzedni poniedziałek powiedzieliśmy o pierwszych trzech, które Bóg nakazał ze Słowa Bożego, aby były posłuszne i aby wykonywały dzieci Boże, lud Boży, ludzie Boży. I wszystko to się zaczęło od pierwszego tego dnia. Od pierwszego dnia, jak była ogłoszona Ewangelia Chrystusowa poprzez Piotra, poprzez Ducha Świętego, w dniu Zielonych Świąt, po zmartwychwstaniu Jezusa w Jerozolimie, jak Piotr wyszedł i głosił o Królestwie Niebios i o Jezusie Chrystusie, otworzyło się serca ich, bo kazanie było poprzez Ducha Świętego, jak kazanie jest poprzez Ducha Świętego, wtedy otwierają się serca ludzkie i zapytali się, co mamy zrobić teraz, mężowie, bracia. I odpowiedzią jest, co mamy zrobić, jest siedem tajemnic, tak jak powiedzieliśmy, spowiedź, pokuta i przebaczenie, po pierwsze, później chrzest w Duchem Świętym. Co mamy uczynić? Upamiętajcie się. Upamiętanie, przebaczenie i ochrzcijcie się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, czyli druga tajemnica. I otrzymacie dar Ducha Świętego, która jest dana dla wszystkich, którzy podporządkowują się Słowu Bożemu, którzy wzywają wolę Boga, którzy chcą i wierzą. Są to warunki, które jak ma je człowiek, jak poprzednio się upamiętał, jak się ochrzcił w imię Jezusa Chrystusa w wodzie na odpuszczenie grzechów. Warunki są, aby uwierzył w Słowo Boże, że Jezus Chrystus dzisiaj chrzci Duchem Świętym, aby podporządkował się w Słowie Bożym, czyli aby wzywał Ducha Świętego, ale podstawowo, aby chciał. I aby chciał przyjąć Ducha Świętego. Od chwili, jak człowiek przyjmuje Ducha Świętego, tak jak powiedzieliśmy, reguła jest, naprzód jest, aby się upamiętał, aby się na nowo narodził. Po drugie, aby podjął decyzję, aby uczynił całą wolę Boga, czyli chrzest w wodzie jest potrzebny. Potrzebny ten chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów i później przychodzi Jezus Chrystus do tego, który go wzywa i daje mu Ducha Świętego. Są też wyjątki, tak jak Korneliusza,
i zawołał, gdzie zawołał Korneliusz apostoła Piotra, głosił im Ewangelię Chrystusową i jak głosił im, zszedł Duch Święty na wszystkich słuchających i przyjęli Ducha Świętego, mówili na języki i prorokowali. I mówi apostoł Piotr, że jak Bóg dał Ducha Świętego im, kto nam przeszkadza, abyśmy ochrzcili ich w wodzie na odpuszczenie grzechów. I rozkazał, bo po chrzcie Ducha Świętego jest przykazanie Pana dla wiernych ludzi, aby byli ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. I tak wykonały się pierwsze trzy tajemnice z siedmiu, które tyczą się osobistego życia i chodzenia chrześcijanina w Kościele. Następna jest dokładnie tak, jak mówi Słowo Boże, aby trwali w Kościele, czyli mówi Słowo Boże, że trwali z radością i pozyskanych z stałowego dnia około 3000 dusz i trwali. I w starogreckim jest napisany ładniejszy wyraz. Trwali w Panu, czyli trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie chleba, w łamaniu chleba i w modlitwach. To jest działanie Kościoła i w taki sposób, i tylko w taki sposób działa Kościół Chrystusowy zgodnie ze Słowem Bożym, z Ewangelią Chrystusową. Ale jedną cechę, bo naukę apostolską rozumiemy, jest to zwiastowanie Ewangelii i nauka Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy chcą iść za Chrystusem. We wspólnocie rozumiemy też, są to złączenie ducha i złączenia wiary i łączy to wszystko spójnik miłości, ciało Chrystusowe i robi to jednym ciałem, bo Kościół Chrystusowy jest jednym ciałem Jezusa Chrystusa i głową jest Jezus Chrystus, a my wszyscy członkami ciała Chrystusowego. I również w modlitwę też możemy zrozumieć, bo to jest przykazanie, bo w modlitwach działa Pocieszyciel, Duch Prawdy i buduje nas, pociesza nas, wzmacnia nas, kontroluje też nas. W jakikolwiek sposób decyduje Bóg poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, aby działał w modlitwach kościelnych. Czwarte jednak, które jest w łamaniu chleba, jest czymś, czego nie możemy zrozumieć, jak ktoś tam tego nie wytłumaczy. Co to jest, że, tak, że zbieramy się, tak jak mówi apostoł Paweł, bierzemy jeden chleb, modlimy się, ucinamy to na kawałki i dajemy wszystkim, aby jedli. Jak zjedzą, bierzemy jeden kielich wina, rozdajemy i później pijemy wszyscy. Co to znaczy? Nikt nie może tego znać, dlatego jest nazywane tajemnicą. Jak Pan nam tego nie objawi i w dodatku nie tylko, że nam powie, ale nam objawi, pokaże w naszych sercach. Jest napisane i zobaczcie. Jest Ewangelia świętego Jana, 6 rozdział, 53 werset. 53 werset. 6 rozdział. To, co chcę zwrócić uwagę przed kontynuowaniem, że te siedem tajemnic, które są przykazaniami Pana poprzez Słowo Boże dla wszystkich wiernych Kościoła, nie są czy chcemy, jak chcemy, robimy, jak nie chcemy, to nie robimy. Nie jest czymś, że jak chcemy i nie, też również nie jest, kiedy chcemy, ale jest dokładnie wyznaczone. Co do sposobu, co do miejsca, ale i co do czasu. Dokładnie wszystko jest wyznaczone od Boga. Tak jak więc żałowanie jest, upamiętanie jest od razu, ale i codzienne. Co znaczy, że od razu? Tak zaczyna chrześcijańskie życie człowiek poprzez upamiętanie, spowiedź i przebaczenie. I od tego momentu kontynuuje tak swoje życie. Chrzest w wodzie jest jeden raz w życiu człowieka. Od chwili, jak człowiek na nowo narodzi się, zmieni się jego życie i podejmuje trwałą decyzję, aby iść za Chrystusem.
przeciek, jest chrzest z Duchem Świata, jest jeden raz, jest chrzczony człowiek, ale przez cały czas jest wypełniany poprzez Ducha Świętego. Teraz w łamaniu chleba mamy cechę tą, gdzie człowiek co niedzielę powinien współuczestniczyć w tej ceremonii, która jest tak widoczna w oczach ludzi, ale w oczach wiernych, tak jak nam wytłumaczył Chrystus, jest uwielbieniem. Jest Wielkanocą naszą, Paschą naszą, świętym. Tak jak była Pascha w Starym Testamencie, która przypominała na początku wyjście Izraelitów z Egiptu, aby wyszli chwalebnie z Egiptu, Bóg zabił wszystkich pierwotnych w Egipcie oprócz Izraelitów i w tamtym dniu wyszli i w przypomnieniu tego wyjścia, bo Pascha jest wyjściem i w taki sam sposób w Kościele Chrystusowym Pascha, łamanie chleba, społeczność ciała i krwi i ciała Chrystusowego jest Paschą naszą dla przypomnienia wiecznego życia, które nam została dana na krzyżu na Golgocie przez Jezusa Chrystusa. I dlatego staje się w naszym życiu w każdy pierwszy dzień tygodnia w Dzień Pański. Żaden człowiek nie mógłby tego zrozumieć, czym jest ciało i krew Chrystusowa albo chleb i wino, bo nie zapominajmy, że na pierwszy chleb i wino dał Melchisedek Abrahamowi. Ale co to znaczy? Czemu mu dał? Nikt nie mógł wytłumaczyć tego. Dał chleb i wino Melchisedek. Dlaczego? Przychodzi więc teraz nasz Pan Jezus Chrystus, aby nam wytłumaczyć ze szczegółami, czym jest społeczność ciała i krwi Chrystusowa, jak bardzo potrzebna jest Wieczerza Pańska i jak powinien chrześcijanin, nie powinien tracić tego jedynego uwielbienia, które jest ofertą Boga poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego dla każdego wierzącego, jeden stół ciała i krwi Chrystusowego. I wytłumaczę nasz Pan. Bo na to rzekł im Jezus. 53 werset. Zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Jeśli nie będziecie jedli, nie będziecie pili, nie macie żywota w sobie. Nie istnieje życie w was. I tak jak jest napis, jak mówi apostoł Jan na początku, że w Słowie było życie i życiem było światłem wszystkich ludzi. W Trójcy było Słowo. Słowo było życie ludzkim. Było światłem Bożym. Jak ktoś nie je i nie pije ciało i krwi Chrystusowej, pierwsza rzecz, którą objawia Bóg, że mu brakuje, jest życie. Czyli czym jest człowiek? Martwym jest. I to jest coś strasznego. Jak nie jesz ciała i krwi Chrystusowej, myślisz, sądzisz, że masz życie, ale jesteś martwy. I tutaj, kochani bracia, powinniśmy zważyć na coś. My mówimy to, co mówi Słowo Boże. Nie będziemy dodawali, ani będziemy odejmować i będziemy starać się, abyśmy trwali w tym, co jest napisane. Pomyślcie, że są kościoły, które twierdzą, że ciało i krew Chrystusowa jest symbolem. Czyli jak wierzą naprawdę, kto wierzy, że jest faktycznie symbolem, są w niebezpieczeństwie zgodnie ze Słowem Bożym, nie mogę ja być sędzią martwych i żywych i żaden z nas, ale są w niebezpieczeństwie, aby byli twierdzeni w oczach Boga, że nie mają życia. Pomyślcie, jak to jest poważne. Pomyślcie, jak to jest poważne, abyśmy lekceważyli albo abyśmy się nie liczyli z tym uwielbieniem,
które jest czynione w co niedzielę według przykazania Pana. I kontynuuje. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Przychodzi teraz więc i upewnia jeszcze więcej. Zapewnia jeszcze więcej. Nie, że nie macie tylko życia, ale coś jeszcze pisze poważniejszego. Jak ktoś nie je ciało i nie pije krwi Chrystusowej, wtedy on nie ma życia wiecznego. Bo kto je, ma życie wieczne. I coś jeszcze. Nie ma zobowiązania wobec Boga. Kto je, ja go wzbudzę w ostatecznym dniu. Czyli daje bardzo wielkie znaczenie i mówi surowo Słowo Boże o tym. Z bojaźnią więc my czytamy i z bojaźnią Bożą badamy i z bojaźnią Bożą podejmujemy decyzję. I dlatego jest potrzebne, kochani bracia i siostry, abyśmy współuczestniczyli co niedzielę w społeczności ciała i krwi Chrystusowej. Jak ktoś mnie się zapyta, czyli jak nie współuczestniczę, nie pójdę do nieba? Nie mogę mu odpowiedzieć, bo mi Bóg nie włożył, abym ja sądził żywych i umarłych. I mnie wsadził Bóg, tak jak nas wszystkich, abyśmy czytali Słowo Boże, Biblię. I z Biblii są stwarzane mi donośne zapytania co do tych ludzi, którzy nie liczą się poważnie ze współuczestniczeniem w ciele i krwi Chrystusowej co niedzielę. I wytłumacza, dlaczego nasz Pan Jezus Chrystus, ale bowiem ciało moje, które będziecie jedli, i to mówi do ludzi, których nie znają. I dlatego zgorszą się na końcu, jak zobaczymy. Jest to tajemnica wielka, łamanie chleba, bo moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Czyli pokarmem człowieka, prawdziwym z nieba, jest ciało Chrystusowe i krew Chrystusowa, napojem prawdziwym. Nie jest więc, że weźmiemy jedną łyżkę albo jedną ostię na odpuszczenie grzechów. Nie bierzemy wieczerzy pańskiej, aby nam były przebaczone grzechy. Nie mówi to Słowo Boże. Dlatego, bo zostały nam przebaczone grzechy, bo upamiętaliśmy się, bo ochrzciliśmy się w imieniu Chrystusa na odpuszczenie grzechów i dlatego, że wzywamy dar Ducha Świętego. To jest przyczyna, dla której bierzemy wieczerzę pańską. I nie ostię czy tam coś, a nie żarty jakieś, ani nie dla niemowlaków, ani nie dla ludzi, którzy jeszcze się na nowo nie narodzili, ani ludzie, którzy się jeszcze nie ochrzcili w wodzie. Dlaczego? Bo nie mają życia wiecznego. Co mówi Słowo Boże? Kto uwierzy i będzie ochrzczony, będzie zbawiony. Ten, który nie wierzy albo wierzy, a nie jest ochrzczony, nie wiem, Bóg wie. Ja wiem, że zbawiony jest ten, który wierzy i ochrzczony będzie. I to jest, kochani bracia i siostry, bardzo poważne momenty w osobistym życiu człowieka co do życia wiecznego i do zbawienia. Od chwili więc, jak jest zbawiony człowiek, czyli jak jest na nowo narodzony, bo upamiętał się, spowiadał się, przyjął przebaczenie, wezwał imię Chrystusa, na nowo go narodził Pan, podjął decyzję, aby się ochrzcił w wodzie, wzywa i przyjął Ducha Świętego, teraz jest potrzebne, aby utrzymana była jego zbawienie, aby jadł i pił. Tak jak, aby pił i jadł ciało i krew, bo jak człowiek fizyczny, jak nie je chleba i jakiegokolwiek innego pokarmu, który jest wyznaczony od Boga, nie może żyć. Ale również nie może żyć, jak je inny pokarm, który nie jest wyznaczony od Boga. Zamiast pić czystą wodę, wypije morską wodę, nie będzie żył. Albo jak zamiast jeść chleb, będzie jadł żwirek. Nie będzie żył. Człowiek nie może robić, co chce, aby wytrwał przy życiu. I albo zamiast wody będzie pił wino. Umrze.
jest to wyznaczony pokarm, aby ciało ludzkie przyjmowało codziennie, aby było zachowane życie człowieka. Ile bardziej teraz wewnętrzny człowiek, dusza człowiecza, duch człowieczy, aby był zachowany w życiu w świetle wiecznym, którym jest Chrystus, w wiecznym życiu, nie powinien w każdy pierwszy dzień tygodnia według Słowa Bożego nie powinien jeść pokarm i nie powinien pić napój, który Chrystus wyznaczył dla życia wiecznego. I to jest bardzo potrzebne. I w dodatku to jest tak potrzebne, że jak ktoś dla jakiejś przyczyny nie może jedną niedzielę przyjąć ciała i krwi Chrystusowej, ale nie może nie dlatego, że pojechał się wykąpać w morzu, albo zaspał, albo nie wiem co, wtedy on może w innej godzinie, zawsze w pierwszy dzień tygodnia jednak, może przyjąć ciało i krew Chrystusową, albo w domu jego, bo jak są chorzy, mogą mu zanieść diakonowie albo prezbiterowie, tak jak to było robione w pierwszym apostolskim kościele, albo może przyjść do kościoła wieczorem i może mu dać diakon albo prezbiter w innej godzinie. Jest bardzo potrzebne. I jak jest zachowany? Tak, dobrze, jesz i pijesz dla zachowania życia. Jak jednak jest zachowywany, zachowuje człowiek wieczne życie? Bo kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. I dlatego jest zachowywany przy życiu. I jak to rozumiemy? Tak jak to powiedział Pan. Ja jestem i musi być to jest zachowywanie życia, czyli w ciele Chrystusowym i karmiąc się od ciała Chrystusowego zatrzymujemy, utrwalamy w życiu wiecznym nas samych poprzez picie krwi i poprzez jedzenie ciała. I później wytłumacza Jezus Chrystus jeszcze, jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję. Ojciec co uczynił? Powiedział. Kto pójdzie i uczyni moje dzieło na ziemię? Zbawienie ludzkie? I mówi Pan nasz, ja tutaj jestem i przychodzę z radością Boże, aby uczynić Twoją wolę. I Pan mówi mu, idź. Idź nie jest czymś zwyczajnym, bo wysłał go z posłaństwem, z poselstwem do dzieła, do wyznaczonego miejsca, do wyznaczonego czasu i aby działo w wyznaczony sposób. Ale Pan, biorąc te przykazanie posłaństwa swojego, powiedział, że ja nie przyszłem uczynić, co chcę, ale abym uczynił to, co mi ten, który mnie wysłał, zrobił jego wolę. Czyli nauka moja nie jest moją nauką, ale jest tego, który mnie wysłał, mojego Ojca. I tylko kto chce uczynić wolę Ojca mojego, zrozumie moją naukę, która prowadzi człowieka do woli mojego Ojca, który mnie wysłał. Tak jak wysłał mnie Ojciec i ja nie żyję, nie mam innego celu w tym życiu. Nie przyszłem zrobić wielkie roboty, pracę, abym zrobił sukcesy, abym zrobił rodzinę. Nie przyszłem tutaj po to. Ja przyszłem na ziemię i żyję dla Ojca mojego. Mam dzieło, to jest moje dzieło. Będziesz żył do 30 roku swojego, 3,5 roku będziesz zwiastował tajemnicę Królestwa Niebios i będziesz nauczał nową naukę wiecznego życia i będziesz uwalniał ludzi, którzy są związani od diabła i na koniec tych 3,5 lat oddasz się w ręce nieprawych, którzy cię złapią, będą cię męczyć, będą cię
biczować, będą cię bić, wyśmiewać, będą cię wypluć w ciebie, będą robić cokolwiek mogą najgorzej tobie i ty, pomimo że będziesz Bogiem, będziesz czekał w cierpliwości dla miłości dla człowieka, ukrzyżują cię na krzyżu na Golgocie, wyleje się krew twoja aż do ostatniej kropli i ta krew będzie zapłatą dla mnie, dla zbawienia ludzi. Bo nie umrzesz dlatego, bo byłeś grzeczny, ale umrzesz dla grzechów grzeszników. Dziękujemy Bogu. I Jezus powiedział, nie posłał mnie Ojciec i nie przyszedłem, by żyć ja, ale żyję dla mojego Ojca. Ale tak i ten, kto mnie spożywa, spożywa ciało moje i pije moją krew, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Czyli może żyć człowiek dla Chrystusa, jak nie je ciała i krwi Chrystusowego, nie jest możliwe. To jest tajemnica. Czyli jak to się dzieje, jak jem ciało i piję krew Chrystusową, abym żył dla Chrystusa, czyli aby było ofiarowane życia moje dla Chrystusa? Nie wiem, ale tak jest. To jest tajemnica wielka. Prawdziwa tajemnica. I dlatego jak jemy i pijemy krew i ciało Chrystusowe, jest dla nas błogosławieństwem. I powiedziałem wiele razy, wypróbujcie to. W chwili, której jecie ciało i krew pijecie Chrystusową, wezwijcie od Boga cokolwiek i Bóg wam to wszystko uczyni. Bo Bóg czynem, że jak jemy ciało i krew Chrystusową, łączy człowieka z niebem. Łączony jest Chrystus z człowiekiem i łączony jest człowiek z Chrystusem. Jest coś szczególnego, ta rzecz. Jest to stół niebieski. Przyszedł, aby uczynić tajemnicę wolę Boga, aby złączyć niebieskie z ziemią. Kiedy? Poprzez łamanie też chleba. Kto je więc mnie, spożywa mnie, czyli moje ciało i moją krew, będzie żył przeze mnie. Będzie miał możliwość, aby żył przeze mnie i dla mnie. Tak jak ja żyję dla Ojca, czyli szczególność. Bo Bóg chce od Jezusa, aby był jedyny w czynieniu jedyny. I Chrystus chce jedyność od człowieka, jego działania i we wszystkich szczegółach człowieka. I to się dzieje poprzez jedzenie i picie ciała i krwi Chrystusa. I teraz wytłumacza jeszcze bardziej. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali, bo kto je spożywa ten chleb niebieski, żyć będzie na wieki, nie umiera. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. To jest chleb, który zstąpił z nieba, który daje życie wieczne człowiekowi. Nie manna, którą jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Ale jak ma to jeść? Godnie. I godnie co znaczy? Naprzód. Święty. Czysty. Sprawiedliwy, czyli wymyty krwią Chrystusową, jak naprzód się upamiętał i wyspowiadał się. Godnie. Po drugie, aby badał samego siebie człowiek i przed tą chwilą zjedzenia, aby poszukał i aby mu pokazał coś Bóg, co ma
coś ten człowiek, co smuci Ducha Świętego, i znowuż niech się upamięta, i znowuż niech wezwie krew Chrystusową, uświęcenie i uczyszczenie. Z uwagą jednak, godnie, nie niegodnie, ale z uwagą, że być może znajduje się w sercu, w myślach, w ciele, w duszu stały grzech. I wtedy nie będzie łamanie chleba dla błogosławieństwa, ale dla sądu. Czyli grzech, który nie został przebaczony, którego nie zabrał Bóg. Tak jak na przykład współżyje jeden człowiek. Co ma się upamiętać? Jak odejdzie z kościoła, znów będzie współżył. Albo pali jeden człowiek papierosy. I to może ktoś powiedzieć, nie ma małego dużego grzechu, ale to jest mały grzech. Palisz, ale jak? Będziesz palił i później weźmiesz ciało i krew Chrystusową, weźmiesz, włożysz do siebie życie wieczne i później znów będziesz palił. Jest to możliwe. Albo jakikolwiek inny grzech stały. Ja powiem niektóre, które są bardzo poważne, ale też niektóre, które nie są poważne w naszych oczach, co najmniej. Jest na przykład w naszych sercach nienawiść, złość, gorzkość. I złość. I z tego i nie wyrzuciliśmy tego i nie wyspowiadaliśmy się. I to nie jest łatwe, abyśmy brali ciało i krew Chrystusowe z sercem brudnym. Albo jeszcze, jest pycha w człowieku. Pycha. Nie jest dobrze, aby wziął ciało i krew Chrystusowe, bo są w niebezpieczeństwie ci ludzie, że mogą zachorować albo mogą umrzeć, i mogą ich i aby poszedł do nieba poprzez ogień, ale i w ciele powinno też być uświęcenie. Nie możemy teraz przychodzić z włosami farbowanymi bez kontroli. To jest przez cały czas grzech, bo głosisz, że zwiastujesz, że jesteś czarna, a masz białe włosy. Jak to możesz zrobić? Przez cały czas kłamiesz. I to mówimy nie dlatego, abyśmy zasmucili ludzi, ale mówimy to dlatego, abyśmy nie zamglali Słowa Bożego. I nie powiedziałem nigdy człowiekowi, rób to, rób tamto osobiście, ale nie możemy nie mówić Słowa Bożego tak, jak jest napisane. Nie możesz być przez cały czas w kłamstwie. I możesz mówić, że ja jestem blondyn, a wy jesteś czarny. Albo nie może ubierać jeden mężczyzna rzeczy, które brudzą wygląd człowieka. Mamy kolczyki, biorę ciało i krew Chrystusowa. Zgarszam ludzi. Mamy włosy długie do pleców i nie tylko biorę ciało i krew Chrystusową, ale i też daję ciało i krew Chrystusowe. Wtedy będę miał coś złego od Boga. Czyli godnie. I dla błogosławieństwa, a nie dla sądu. Również. Tak jak powiedzieliśmy i powtarzam, ciało i krew Chrystusowa nie jest symbolem. Nie możemy twierdzić, że jest symbolem. Bo od chwili, jak twierdzimy, że to nie jest ciało i krew Chrystusowa, bo jest symbolem, albo odwrotnie, od chwili, jak twierdzimy, że jest symbolem, wtedy twierdzimy jednocześnie, że nie jest ciałem i krwią Chrystusową. Czyli jak to jemy i pijemy? Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Jako co? Albo jest i później sposób, jaki jest dawany w Kościele ciało i krew Chrystusowa. Nie jak chcemy. Nie robimy w Kościele, co robimy, co chcemy. Nie jest nasz Kościół. Nie jesteśmy właścicielami, abyśmy rozkazywali. Nie jesteśmy zakonnikami, zakonoznawcami, abyśmy stwarzali przykazania ludzkie. Jesteśmy sługami, abyśmy słuchali, abyśmy wykonywali. Ciało i krew Chrystusowa wkładam do jednej szklanki i później daj jedną łyżkę. Tak nie pisze Słowo. Tak nie pisze o tym Słowo Boże. Słowo Boże jest przejrzyste i powinniśmy czytać to i byśmy widzieć. Apostoł Paweł wiele lat po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa
60 lat po Chrystusie, czyli 20 lat po zmartwychwstaniu Chrystusowym, wysyła jeden list do Koryntian i przejrzyście mówi: ale bowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że bo Ewangelią, którą głoszę, nie jest ludzką Ewangelią, ani mi tego nie wytłumaczył człowiek, ale poprzez objawienie mnie nauczył Chrystus. I Chrystus mnie nauczył i powiedział, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, po pierwsze, wziął chleb, a podziękowawszy Boga za chleb, złamał, pobłogosławił chleb i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, łamane. Co niedzielę jest wydawane za nas. Wydane, co znaczy, że przez cały czas. Czyli ciało Chrystusowe jest zdawane przez co niedzielę i łamane. Nie, że złamało się wtedy przez Chrystusa, ale jest łamane poprzez Chrystusa co niedzielę, przez cały czas. I kontynuuje: to czyńcie na pamiątkę moją. To jest Paska wasza, Wielkanoc wasza. I jak zjedli wszyscy razem, nie każdy z osobna, naprzód je pierwszy, drugi, trzeci, tego nie widzimy w Słowie Bożym. Nie jest godniej dla błogosławieństwa, jak po kolei każdy bierze swój chlebek, ale wszyscy razem jemy, jak jest napisane: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Trzymamy w ręku Jezusa Chrystusa, za nas wydane i za nas łamane, to czyńcie na pamiątkę moją. I jak zjedli wszyscy, podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, znowuż wziął kielich, znowuż podziękował. Rozdał wszystkim, każdy wziął swój kawałek, nie każdy po kolei jeden łyczek. To są przekroczenia, to są grzechy, nieprawości. I to nie jest godne dla błogosławieństwa. Jak rozdał dla wszystkich i wzięli każdy z osobna swój kielszyszek z winem, tak jak się to stało w tamtym dniu, Pascha, Wielkanoc, Wielki Czwartek. Nie dał Chrystus jeden kielich i pili po kolei jeden łyk, ale rozdał wino, każdy z osobna wziął swój kieliszek i Pan też wziął swój kieliszek i Judas też wziął swój kieliszek. I co im powiedział? Pijcie z tego wszyscy, i teraz wszyscy razem, pijcie z tego wszyscy teraz, bo to jest moja krew nowego przymierza, która się wylała, przez cały czas się wylewa, co niedzielę jest wylewana za mnie i jest kontynuowana na odpuszczenie grzechów. Na odpuszczenie grzechów nie jest wieczerzy pańskiej, ale że krew wylała się i jest wylewana na odpuszczenie grzechów. Tak jest. To znaczy godnie. Czyli godnie ma po pierwsze godnie dla człowieka, święty, sprawiedliwy, czysty, wymyty krwią Chrystusową i błogosławiony. Po drugie, z wiarą, że to jest chleb i wino, ciało i krew Chrystusowa. Po trzecie, sposób. I to się czyni tak dokładnie, jak naucza Ewangelia. Nie tak, jak ja chcę, ani nie jak kto chce, jakikolwiek człowiek. I po czwarte, czas, dzień, w którym chce Bóg. Pierwszy dzień tygodnia spotykali się uczniowie na łamanie chleba. W każdą niedzielę, na początku było po południu i później stało się, w pierwszych wiekach stało się co rano. Co niedzielę, nie możemy wziąć co czwartek, co piątek, nie! Nie kiedy chcemy my.
ani nie jak chcemy my, ani nie kiedy chcemy my, ale ani co chcemy my. Nie możemy robić łamanie chleba z Coca-Colą, dlatego, bo mamy oświecenie, że jest zabronione picie wina. Nie mówi Słowo Boże, abyśmy pili wino. Słowo Boże mówi, aby nie upijali się winem. Nie jest zabronione picie wina, ale jest napisane, abyśmy wypełniali Duchem Świętym, czyli godnie znaczy też, że co wykorzystujesz w Wieczerzy Pańskiej. I na koniec, gdzie? Nie czyni Wieczerzy Pańskiej każdy z osobna w domu. Zrobię ja dzisiaj Wieczerzę Pańską dla mnie, dla mojej żony, dla moich dzieci, bo nie chcę przyjść do kościoła. Nie, to nie jest tak. Wszyscy, cały kościół. I na pewno ten kościół, może kościół być ten duży, może być 1000, 2000, 5000 ludzi, ale może być też kościół, mały kościół. Może mieć 5, 20, 30 osób. I na koniec, godnie jest zaliczany też, kto czyni. W rzeczywistości nie kto czyni, kto ma władzę, aby czynił i aby dawał wieczerzę pańską ludziom. Władzę w kościele nie mają wysocy, niscy, wykształceni, bogaci, biedni. To są ci, których wybrał Bóg. I tych, których wybrał Bóg, po pierwsze, poprzez Jezusa Chrystusa, są diakonie, apostoł, prorok, nauczyciel, ewangelista, pastor, pasterz i również tych, których wybrał Bóg poprzez Ducha Świętego i dodaje do kościoła, są starszy kościoła. Prezbiter nie jest, nie staje się ktoś, bo dlatego, bo zdecydowaliśmy. Prezbiter jest bardzo wielkim działaniem. Jest po pierwsze potrzebne, aby Kościół miał prezbiterów, bo nie może ktoś być prorokiem, jak Chrystus nie da mu tego proroctwa. I mówimy o diakonii. Co innego jest dar proroctwa, co innego jest dar. Czym charyzma, jaka jest różnica od darów? Powiemy to na następny poniedziałek, jak będziemy mówili o pracownikach i też jest tajemnicą, ale charyzma jest to, która buduje, które daje wzrost, pociesza, wzmacnia. Dar ma prorocze słowo. Jest całkowicie czymś innym. Ma prorocze słowo. Z diakonem, prorokiem, Bóg daje to, co było, jest i to, co się stanie. Wolę Boga. I dlatego jest straszne, bardzo wielkie diakonia proroctwa. I Słowo Boże mówi to, że to jest po apostołów. Naprzód apostołowie, później prorocy, nauczyciele. Czyli więc, kto czyni? Ten, który ma władzę. I dlatego poprzez dary nie było ciągu dalszego. Dary były w pierwszym apostolskim kościele i powoli skończyły się apostołowie. Zgasły proroctwa, zgasły dary. I co pozostało? Prezbiterowie i episkopi. Czyli kto ma teraz władzę w Kościele Chrystusowej, aby uczynili Wieczerzę Pańską? Prezbiterowie, których wsadził Duch Święty. I jak nie ma starszych kościoła, jeden diakon, jak jest. Nie może każdy, kto chce. Nie, bo nie ma władzy od Boga. Nie ma władzy. Nie ma usługiwania, nie ma przykazania, nie ma posłaństwa. Nie ma daru. I jak mówię daru, mówię usługiwania. I tak więc, kochani bracia i siostry, społeczność ciała i krwi Chrystusowej ma wielkie znaczenie, jest naprawdę wielką tajemnicą od Boga, dana
dla ludzi z przykazaniem. I jednak powinna być robiona godnie i dla błogosławieństwa, a nie niegodnie dla sądu. I coś jeszcze innego, co powinniśmy powiedzieć. Jeszcze jako następna tajemnica jest to, co mówi Słowo Boże, że ktoś jest chory między was, niech zaprosi starszych Kościoła i niech pomodlą się na nim, namaszczając go oliwą w imieniu Jezusa Chrystusa i z wiarą modlitwa zbawi chorego i Pan go pobudzi i grzechy, jak popełnił, będą przebaczone jemu. I to jest też namaszczenie z tajemnicą. Dlaczego Bóg mówi, abyśmy namaścili oliwą, a nie octem, a nie mlekiem? Albo pomidorem. Przebacz mi, Boże. Nie możemy odpowiedzieć na to. Nie wiemy o tym. I co ma? To jest magicznego coś? Nie, nie. To jest tajemnica. Bo jak są dary i charyzma i charyzmy, mówi Słowo Boże, i chcę, abyśmy to zobaczyli, jaka jest różnica. Kto kosza? A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. 16 rozdział, 17 werset Ewangelia Świętego Marka. Ewangelia Świętego Marka, 16 rozdział, 17 werset. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trupiącego wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. I tutaj tyczy się i mówi do apostołów, którzy mają władzę od Boga. I jeszcze to samo jest widoczne, nie czytajcie, nie, ja wam to powiem tylko. Jak Pan wysłał uczni przed zmartwychwstaniem, jest to w Ewangelii Świętego Marka, jak wysłał 12 Chrystus, 6 rozdział, 12 werset, a oni poszli, wyzwalali i wzywali do wypamiętania i wyganiali wiele demonów i wiele chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. To jest władza. To nie jest namaszczenie. Namaszczenie jest te, które daje przykazanie Słowo Boże tylko starszym Kościoła. Namaszczenie nie może czynić jakikolwiek wierny, ani diakon. Tylko starsi Kościoła, ani nie pracownik, robotnik, ani nie Paweł. Paweł kładł ręce i byli uleczeni, bo miał charyzmę. Co innego jest charyzma, którą ma jeden człowiek, tak jak apostoł Paweł, i kładł ręce i byli uleczeni. I co innego jest poprzez wiarę, bo co mówi Słowo Boże? Zawołajcie starszych kościołów wy, czyli tutaj jest działa wiara. Kogo? Tego, który jest chory. Aby wezwał, dlatego, bo wierzysz w Słowo Boże, w Ewangelię Chrystusową, starszych Kościoła, ci pomodlą się, bo nie mają daru uleczenia, namaszczą cię olejkiem, będą modlić się, aby Pan cię uleczył i Pan cię wyleczy. Czyli namaszczenie jest też tajemnicą, jest przykazaniem. Jak jestem chory, co uczynię, Panie? Zawołasz starszych Kościoła, aby cię namaścili olejkiem i ty będziesz wierzył i poprzez wiarę modlitwa zbawi cię i jak choroba twoja pochodzi z grzechu, będą przebaczone twoje grzechy i weźmiesz uleczenie ciała, uleczenie twoich chorób. To jest wiara. Poprzez wiarę przychodzi wierny i wzywa, poprzez wiarę przychodzi starszy Kościoła i modli się i dwoje poprzez wiarę w Ewangelię Jezusa Chrystusa. I jak zobaczy wiarę Bóg starszego Kościoła w modlitwie, ale i chorego, w modlitwie chorego Bóg uleczy. Czyli więc 7 tajemnic, które są tajemnicami, są to przykazania Pana dla ludzi,
które są obowiązkiem, aby rozkoszowali się w duchownym życiu, w wiecznym, w niebieskim, niebieskiej obecności, w Królestwie Niebios tutaj na ziemi. Z łaski Chrystusowej na przyszły poniedziałek zrobimy, powiemy o ślubie i o rozwodzie. To jest też tajemnica, wielka tajemnica. Wszystkie te tajemnice nie są stworzone poprzez ludzi. Bóg bezpośrednio je stworzył, ustawił. Bóg dał upamiętanie jako i spowiedź jako... Bóg dał chrzest wodzie. Bóg ustanowił wzywanie dla chrztu Ducha Świętego. Bóg ustanawia ludziom łamanie chleba i Bóg ustanawia też namaszczanie. Bóg ustanowił ślub i Bóg objawił i dał do Kościoła robotników. Wierzę, że z łaski Chrystusowej na następny poniedziałek będziemy kontynuowali razem. Bóg niech nas pobłogosławi i za